Granie. To był utwór Nie będę jutro w biurze, w wersji zupełnie koncertowej, w tak zwanej live sesji o tym, co to za sesja. Za krótką chwilę natomiast wcześniej przywitam gości. W naszym studiu pojawili się Dominika Barabas, Adam Grycan i Jacek Halaba. Cześć. Witamy serdecznie. Uważałem, żeby na początku nie poruszyć za dużo wątków, to już tłumaczę, dlaczego pojawiliście się w studiu. Jesteście w związku z obozem songwriterskim, tak zwanym Songwriting Campem za X-u. No i właśnie, zanim przejdziemy do samej formuły tych kampów, to warto wspomnieć o tym, że ta live sesja Powstała błyskawicznie, były to warunki wydawałoby się plenerowe, polowe, ale okazało się, że nawet w takich warunkach da się zarejestrować i zmiksować coś na wysokim poziomie. Tak jest, to były warunki ogniowe, wymusił to regulamin wydarzenia. I tak naprawdę każda z piosenek, która powstała przez cały tydzień, a powstało ich 45, miała czas na skomponowanie się, napisanie tekstu, wymyślenie melodii, nagranie i podprodukowanie tylko 4 godziny. Mieliśmy 5 pomieszczeń studyjnych wyposażonych w najnowsze zdobycze technologiczne oraz producentów. Którzy pomagali uczestnikom zapiąć numery w takie ustawowe 4 godziny, codziennie po dwie sesje nagraniowe, co razem daje 10 piosenek dziennie. Duże wyzwanie. No i właśnie, Dominika, jako organizator wydarzenia, poruszyłaś wszystkie ważne wątki, bo chciałem <laughs> podprowadzić temat, że nie tylko live sesja, ale też wszystkie utwory studyjne, których dzisiaj posłuchamy, powstawały szybko. Można bez obaw powiedzieć spontanicznie, ale ważne jest to, że wcześniej przed tym kampem songwriterskim, który miał miejsce miesiąc temu w Zakopanym, były próby, były mini obozy songwriterskie, ale taka formuła, gdzie jest to ograniczenie, gdzie są te cztery godziny została przez ciebie wypracowana i, i stwierdziłaś, że to są optymalne warunki dla songwriterów, dlatego żeby była jakaś taka wymiana energii muzycznych perspektyw. Tak, wypracowałam tą formułę przez dwa i pół roku. Uprzednio organizując takie mini edycje, sprawdzałam co działa, co nie działa, ile godzin, jaki sprzęt, jaki producent. Jak to wszystko zrobić, żeby udało się utwór skomponować w cztery godziny i jeszcze go nagrać. Dla ludzi, którzy przyjechali na Songwriting Camp ZAIK do zakopanego, wydawało się to absolutnie niemożliwe, a jednak powstało. Wiele fenomenalnych utworów, i napisali je ludzie, którzy widzieli się po raz pierwszy. Co jest najbardziej e, świetną częścią tego wydarzenia, ponieważ jak wrzuca się do studia jazzmena, rockmana, klasyka i na koniec jeszcze dochodzi raper, e, powstaje fuzja gatunków i brzmień, i też trzeba się dogadać, co jest najważniejsze. Każdy musi wyjść ze swojej strefy komfortu, o czym chłopcy za chwilę opowiedzą, bo każdy tworzy inaczej. Jeden zaczyna od melodii, drugi od tekstu, trzeci od harmonii. I musimy się pogodzić z innymi spojrzeniami na muzykę. Ale z tego, co mówisz, ja mam wrażenie, że ta bariera czterech godzin <laughs> nawet nie jest kwestią jakiejś spontaniczności, tylko. Wręcz przydeptania ego, które każdy songwriter ma, ty sama podkreślasz, że jako twórca jesteś dosyć pedantyczna, niekoniecznie demokratyczna, a w momencie, tak. w momencie kiedy jest dyrektywa, <noise> macie 4 godziny i koniec, no to człowiek chyba się aż tak nie zastanawia nad tym, jaka jest jego wizja, tylko chce, żeby ta piosenka powstała, jest bardziej ugodowy. Musi być. Ze swojego ego, ego trzeba się zdecydowanie wycofać. Może chłopcy opowiedzą coś na ten temat z pozycji uczestników. I a propos uczestników, to jest też wielki sukces, <grym> dlatego że zainteresowanie tym obozem było gigantyczne, a pojawiło się tam dwóch ludzi z opolszczyzny, czyli Jacek i Adam. I domyślam się, że, że takie zetknięcie z zupełnie różnymi światami muzycznymi, ale też z wykonawcami z najwyższej półki, takimi jak Paulina Przybysz jest bardzo rozwijający i domyślam się, że w tych kilka dni mogliście się nauczyć tyle, ile wcześniej przez długie miesiące jak nie lata. Bardzo dużo. Szkoła życia, taki tydzień całkowicie obfity w, przede wszystkim w nabieranie doświadczenia i w poznanie wielu ludzi, którzy nam pomogli później. No, tak naprawdę kamp otworzył przed nami wiele możliwości. W ciągu tego tygodnia można powiedzieć spokojnie, że całe moje życie się zmieniło. Diametralnie. Z, diametralnie. Już ogólnie zrezygnowałem z normalnej pracy, utrzymuję się z muzyki. Stworzyłam potwory. <grym> tak, tak. Dominika stworzyła potwory po prostu. Ale to też jest ciekawe, dlatego że wiadomo, że dola muzyka no nie jest koniecznie łatwa. Zawsze jest kwestia, czy jest z kim grać, czy są koncerty. Natomiast mam wrażenie, że tworzenie takiego środowiska osób, które piszą, komponują. Powoduje, że, że się znacznie poszerzają perspektywy, że, że, że nie ma tego przymusu, że trzeba być na froncie sceny, tylko można pomagać innym tworzyć świetne piosenki, można się wykazać jako instrumentalista, można dzielić się pomysłami. To jest najważniejsza część, jakby tego, oprócz twórczości i podnoszenia swojego poziomu, jeśli chodzi o warsztat kompozytorski. Znajomości w branży i tworzenie tak zwanego muzycznego kolektywu, że zaczynamy razem współpracować, a nie współzawodniczyć. Na polskiej scenie muzycznej nadal jeszcze niestety pokotuje przeświadczenie, że każdy twórca musi pisać sam i każdy też chciałby być na tym pierwszym miejscu i chociaż się lubimy to jednak ja bym chciała być o ten jeden stopień wyżej natomiast takie są spotkania i takie wspólne tworzenie pozwala zmienić na światopogląd i zacząć sobie najzwyczajniej w świecie pomagać co jest bezcenne Posłuchamy teraz utworu Strażnik Teksasu o tym, co, co to za numer, za krótką chwilę. W naszym studiu bez zmian cały czas rozmawiamy z Dominiką Barabas, Adamem Grycanem i Jackiem Halabą. Oczywiście rozmawiamy o songwriting Kampie Za X-u. Jeżeli chodzi o te regularne, duże edycje, to w tym roku miało miejsce historyczne wydarzenie, bo w Zakopanem odbyła się pierwsza taka regularna edycja tej imprezy. I zanim opowiemy o tym, czego możemy się spodziewać, zanim opowiemy o kolejnych edycjach, warto wspomnieć o utworze Strażnik Teksasu, gdzie udziela się Jacek, utwór był stworzony z plejadą fantastycznych wykonawców, między innymi z Pauliną Przybysz i Mateuszem Brzostowskim. I słuchając tego utworu, no i również konsultując to poza anteną, mam wrażenie, że, że to też była robota taka bardzo live'owa, że było to zarejestrowane na setkę. Dokładnie. Dokładnie na setkę, czyli tak zwany live. I też warto wspomnieć o tym, że chyba natychmiast znalazłeś z Pauliną fajną wibrację. Ten utwór ma taką gitarkę z rewerbem. <trym> Ten tytuł jest jak najbardziej adekwatny i, i, i chyba <trym> natychmiast, kiedy spotkałeś się z Pauliną, wiedziałeś mniej więcej, czego można się po niej spodziewać, co Wiesz będzie co? pasowało. Yy, ogólnie to zaczęło się od tego, że wchodzimy do studia. Jest taka atmosfera, nikt nie wie czego się spodziewać, i pytam się, Paulina, co robimy? Paulina mówi: No, bluegrass, blues, jakoś country. Dobra, rzuciłem jakiś riff, zagrałem, wszystkim się spodobało. Krzysztof Napiurkowski dodał jakiś klawisz, ustaliliśmy wstępną formę, Mateusz się z bitem dołączył, do tego Damian Płaczek, basista z Rybnika, jakiś tam. Przygruwił z Mateuszem, no i powstała świetna piosenka. Oczywiście tekst napisany na kolanie przez Paulinę, która jest genialna i w pisaniu tekstów i w partiach wokalnych, bo jak automat poleciała po prostu na raz. Na raz. Przygotowaliśmy utwór w 2,5-3 godziny i później go odegraliśmy. Ale to też w czasie jest, rzeczywistym. To też jest ciekawe, bo można odnieść wrażenie, że jeżeli macie 4 godziny na wszystko, no to powstają tylko zalążki tych kompozycji, a tak naprawdę zdarza się, że wykonawca po takim kampie chce wziąć tę piosenkę, chce ją wykorzystać i, i, i częstokroć no, próby, które rejestrujecie w Zakopanem na, na takim kampie mogą trafić na płyty albo przynajmniej zalążki. Tych, taki, taki mamy plan i cel tak no, naprawdę. O, o, to, o to chodzi, żebyśmy żeby, chcieli. Hmm? Tak, żeby te numery nie zaginęły gdzieś pod metrową warstwą torfu. Już teraz wiemy, że niektórzy uczestnicy będą chcieli zabrać numery na swoje płyty, niektóre gwiazdy zabiorą inne utwory w poczet wykonywanej przez siebie twórczości, więc to jest fajne, żeby to działało. No po to się tam spotykamy, żeby coś z tego wyniknęło. Warto też tutaj dodać, że rola producentów, którzy pomagają uczestnikom scalić ich pomysły jest, jest bezcenna i bardzo ważna. Dzięki nim y, prace postępują bardzo szybko. Oni siedzą przy komputerze i mają rejestrować absolutnie każdy pomysł, który dają uczestnicy y, oraz hamować ewentualne. Niezgodności charakterologiczne, bo to też się zdarza. I to też jest bardzo ciekawe, bo podkreślaliście to, że w sumie z jednej strony to jest zetknięcie muzycznych światów, e, jakichś stylistycznych muzycznych, no a z drugiej strony nieraz gigantycznych, w pozytywnym tego słowa znaczeniu osobowości. Czy to jest tak, że mimo fajnej atmosfery czasami jest jakaś siekiera w powietrzu, trzeba detonować pewne sytuacje? To już to, to <śmiennie> nie do, <śmiennie> Wiesz co, producenci są psychologami jednocześnie i tak. zawsze gdzieś tam, jak jest, coś wisi w powietrzu, to potrafią to wziąć na siebie i tak pr przeprowadzić całą sesję, że... Rozładować napięcie. Tak, rozładować napięcie, dokładnie. No i też... prowadzą każdego jakby przez tą sesję, żeby... Wszystko poszło zgodnie z planem i jak najbardziej twórczo. I też warto wspomnieć o tym, że jednym z najlepszych, najbardziej doświadczonych, najważniejszych producentów i realizatorów w Polsce jest Wojtek Orszak. On oczywiście był jednym, jedną z gwiazd Songwriting Campu, ale to jest ciekawe, bo on podobnie jak większość gwiazd te imprezy. Wypowiadała się na początku o samym zamyśle sceptycznie, mówiąc, że nie wyobrażał sobie, że to może wypalić. Tymczasem każdy już po kampie stwierdzał: No nie, no to jest strzał w dziesiątkę. I domyślam się, że Dominika słowa uznania od tak zasłużonych zawodników to, to jest największa nagroda i, i też świadectwo tego, że ten pomysł wypalił. Ja się bardzo cieszę, i na moje barki spłynęło tyle złota, że nie wiedziałam, jak mam to unieść tak naprawdę po tym kampie. Nie spodziewałam się tego. Nie ukrywam, że pracowałam ciężko przez kilka właściwie lat, a jeśli chodzi o ten kamp, to no pół roku. Ostrej pracy, ale opłaciło się. I wszystko to, co się tam wydarzyło i co, co się dzieje teraz potem i z tymi utworami, i że mamy cały czas kontakt między uczestnikami, producentami, że pracujemy dalej, że chcemy robić więcej, bardziej, mieć więcej studiów nagrań w przyszłym roku, otworzyć się jeszcze bardziej, żeby przyjąć więcej uczestników, żeby duża ilość mentorów muzycznych mogła przyjechać, bo to jest też fajne, że. Stary Wygi mogą podzielić się doświadczeniem z ludźmi, którzy dopiero wchodzą do no branży. Z, z jednej strony Bonson, a z drugiej Mietek Jurecki, także. Tak, który też zresztą był jednym z większych sceptyków <gry> tego całego, tej całej formy kampowej. Tak, Mietka. Po, po całym kampie powiedział, że się zakochał po prostu w tym, całym tak. wydarzeniu. Dokładnie, to było obrócenie się góry lodowej, ale tak mm. jak totalne. Namawiałam Miecia bardzo długo, żeby przyjechał. W końcu po wielu psychologicznych rozterkach zgodził się i ku mojemu. I zaskoczeniu. No, tak jak powiedział Adaś, zakochał się w kampie. Jak Posłuch wszyscy. Jak wszyscy, dokładnie. Domyślam dosłownie. się, że Ewa Farna i Ania Karwan też się zakochały w kampie. Zresztą potwierdzały to w wywiadach. A my teraz posłuchamy utworu Popatrz, w którym one występują. W Dobrym Graniu cały czas rozmawiamy o songwriting kampie Za X-u. oczywiście w studiu jest Dominika Barabas, czyli organizatorka tego wydarzenia, a także Adam Grycan i Jacek Halaba, czyli uczestnicy kampu Prosto z Opolszczyzny. Mówiłem o utworze, czy słuchaliśmy go nawet, Popatrz i... i tam jest chyba bardzo też fajne zetknięcie muzycznych światów, bo z jednej strony jest piękny wokal Ani, Carwan jest Ewa Farna, która też wiadomo co potrafi, no ale na drugim biegunie jest Bonson i, i, i chyba to się wpisało w takie bardziej nowoczesne pogranicze produkcje z pogranicza NNB, troszeczkę hip hopu, więc domyślam się, że. że takie zupełnie współczesne dźwięki, współczesne wibracje też są wam bliskie na Songwriting Campie. E, owszem, e, warto też dodać, że czwartą osobą, którą dorzuciliśmy do tej grupy jest Miłosz Bębinow, który jest klasykiem, jest dyrygentem klasycznym, więc ta, ta zbitka Zdrowanie była dosyć, dosyć konkretna. Czasami pomijam... E, te osoby, bo tak naprawdę każdy z tych składów to jest mała super grupa i, i, i łatwo niektóre informacje pominąć. Ale wracając do, do samej takiej multigatunkowości tego wydarzenia, to każdy z Was ma inne muzyczne zaplecze, ale Dominika, ty choćby od płyty rustykalny cyrk, chyba już nie uznajesz jakichś takich sztywnych szufladek gatunkowych, i, i chyba to jest cecha wspólna i uczestników i gwiazd tej imprezy, że raczej nie okupują się na swoich pozycjach. To nie, to mogą, to... nie mogą, nie mm. mogą, <laughs> po prostu się nie da. Za każdym razem, przy każdej sesji nagraniowej mm. są zmieniane składy. E, wchodząc do, do studia, człowiek nie wie, co się wydarzy, nie wie, w którą stronę popłynie ten utwór, także okopać się nie można absolutnie. No ja też nie jestem taką postacią, która wpisywałaby się w jakiekolwiek ramy. Z, za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta, jaką muzykę gram, to nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jednoznacznie. Myślę, że to się nie zmieni, ale to jest to jest ciekawe, to jest cały czas odkrywanie siebie i fajnie, że możemy robić songwriting camp, na którym uczestnicy również mogą się odkryć i odkryć, odkrywają się również gwiazdy. A jak są takie spotkania muzycznych światów, jak te, o którym wspominaliśmy, gdzie, gdzie Miłosz Bębino w gra z Anią Carwan, czy to jest tak, że Wcześniej jest podejście, zróbmy coś zaskakującego, jest jakaś losowość w tym, bo, bo też mnie ciekawi, w jaki sposób dobiera się te konkretne składy. Czy to jest tak, że, że i tak każdy będzie rotował i, i każdy się spotka z każdym? Tak, dokładnie. Taki jest cel. Taki jest cel. Wchodzimy do studia i, i sprawdzamy, co się dzieje. No ale to jest ciekawe, dlatego że każdego dnia e, są dwie sesje czterogodzinne i, i też, jak mówiliśmy, zainteresowanie jest gigantyczne. Był duży odsiew. Wy, wy planujecie rozszerzyć jeszcze bardziej tę inicjatywę? Chcecie, żeby tych studiów było więcej, ale to jest chyba gigantyczne wyzwanie logistyczne, bo to nie są jakieś takie polowe studia, gdzie jest nagrywarka i, 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 i jakieś przeszkadzajki, gitara akustyczna tylko faktycznie każdy z tych studiów to jest w pełni wyposażone studio nagraniowe ze świetnym sprzętem, instrumentami, doskonałymi producentami. Tak. E, sprzęt mamy zapewniony dzięki fantastycznym partnerom technologicznym. I było ich całkiem sporo. Była firma Audiotech, audiostacja Yamaha, która bardzo mocno weszła e, w ten projekt. Studia były wyposażone w sprzęt po sam sufit. Każdy, kto e, się tam znalazł, potwierdzał, że czuł się jak w sklepie z zabawkami. Było 9 lat w Disneylandzie po prostu. Wszystko. I tak to zarówno jest. uczestnik, jak i gwiazdy, które tak, w teorii tak, widziały. Tak, tak. Nie, to są perkusje, fleszy, wszystko. wszystko. Marimba. No, ale też warto wspomnieć o tym, że <noise> e, oczywiście to są też bardzo fajne imprezy w takim wymiarze środowiskowym. Można poznać e, nowych ludzi, i, i to chyba też sprzyja. Powstawaniu nowych piosenek i tak zupełnie bez z, z związku z tym e, chciałbym spytać o utwór Mamkaca, <laughs> <laughs> gdzie Jacek <laughs> popisał się swoim ojcowskim wokalem. Chyba to są takie utwory, które powstają na obozie. Był bardzo prawdziwy, pod na pewno. <laughs> na pewno był to stuprocentowy utwór z, z prawdziwym przekazem. Autentyk. Po bankiecie. Yamahy, dobrze dobrze dobrze, 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 dobrze. Bardzo się rozumiem. więcej nie powiemy. Znaczy fajne w tym kampie jest to, ja też podchodziłam do tego w taki sposób i pierwszą mową, jaką zarzuciłam e, wszystkich przybyłych gości, m, było stwierdzenie faktu, żeby pisać z serca. To nie jest kamp, na którym będziemy robić coś pod publisherów, pod wydawców. Takie kampy mhm. są organizowane na świecie i w Polsce też w minimalnym stopniu. Tutaj nie robimy tego pod zamówienia i nie robimy tak, jak ktoś nam każe i chce, tylko robimy tak, jak czujemy w danym momencie, i to jest fajne, bo to jest absolutnie szczere. I też warto wspomnieć o tym, że jest kwestia e, takiego wręcz europejskiego, międzynarodowego charakteru e, takich songwriterskich obozów. Jeżeli chodzi o, o Zaiksowski obóz, to pojawił się e, Shane Kelly Lester. Który jest Irlandczykiem i, i też zauważyłem coś bardzo fajnego, że on wniósł taki powiew brytyjskiego RB, troszeczkę alternatywnego RB z domieszką elektroniki, więc chyba to jest najcenniejsze, że jeżeli pojawia się ktoś z zagranicy, to nie tylko po to, żeby dać jakieś referencje tej imprezie, tylko żeby wnieść zupełnie inne spojrzenie na muzykę coś, czego polski songwriter może nie dostarczyć. Tak, tak, każdy kraj właściwie ma jakieś naleciałości muzyczne i jakkolwiek, to różnorodności, których nie ma gdzie indziej. Więc mam nadzieję, że tych zagranicznych gości będzie coraz więcej, mój plan jest taki, żeby zapraszać też zagraniczne gwiazdy w, przy kolejnych edycjach, bo myślę, że to może także wnieść dużo. No, trzeba sobie powiedzieć, że to była pierwsza tak, tak ogromna, ogrom, ogromna edycja, ogromne wydarzenie, zorganizowane przez, przez Towarzyszenie Autorów Zaix. Przez co mieliśmy dość niewielką promocję za granicą. Dlatego tych zgłoszeń było znacznie mniej niż naszych rodzimych. Dlatego został wyłoniony tylko Shane z tutaj z drogą eliminacji, jeśli chodzi o poziom i, i demo. Natomiast myślę, że w przyszłym roku będziemy to rozwijać, by tych gości było więcej. To faktycznie wprowadza coś bardzo, bardzo fajnego. W tym roku mieliśmy pięć studiów, w przyszłym ma być jeszcze więcej. Widziałem, że sądowaliście potencjalnych uczestników. Jeżeli chodzi o gwiazdy, które na takim kampie się pojawią, ale też mnie ciekawi kwestia wyboru szczęśliwców, którzy mogą pojechać na taki obóz, bo no. Konkurencja jest bardzo duża. Dostało się w tym roku kilkanaście osób, zgłoszeń było ponad 200. Warto podkreślić, że wśród tych kilkunastu osób dwie osoby są młężczyzne. Ale czy to jest kwestia, że szukacie osoby, które mają świetny warsztat, które są bardzo wszechstronnie muzyczne, wyobraźnie? Jak weryfikujecie te demówki? Szukamy osób, które są wszechstronne i które mają pomysły. Tutaj nie chodzi o kunszt wykonawczy, i też czasem nie do końca ktoś e, gra dobrze na instrumencie, natomiast ma fantastyczne pomysły. To jest. E, Songwriting Camp. Tutaj skupiamy się na pisaniu piosenek, a nie szlifowaniu jakichś konkretnych, nie wiem, wykonań czy jakkolwiek. Na przykład nasza najmłodsza uczestniczka, Zosia Kołodziej, ma 16 lat obecnie i wysłała nam nagranie, jak ja to nazywam, tosterem, czyli w jakości bardzo, bardzo złej. Grała na gitarce i śpiewała piosenkę. I ja mówię podczas odsłuchiwania zgłoszeń do komisji kwalifikacyjnej: Słuchajcie, to jest świetne. Posłuchajcie tego, jest. Dobra harmonia, jest fajna melodia, ma świetne teksty dziewczyna, dajmy jej szansę. Została potraktowana tak, jak ty byś chciała być traktowana, kiedy zaczynałaś swoją karierę z muzyką. Tak, myślę, że tak trzeba traktować ludzi, w ten sposób do tego podchodzić. Czasem ktoś wysyła mega, super wyprodukowany utwór, ale w tym utworze nic nie ma. Nie zatrzymujesz się przy nim, on przelatuje przez uszy i to znaczy, że to nie jest dobry songwriter. No to doskonała informacja dla wszystkich, którzy nas teraz słuchają i chcieliby na taki obóz pojechać. Proszę się nie wstydzić. Nie, nie, to jest przeznaczone i dla amatorów, i dla profesjonalistów. Wysyłać swoje zgłoszenia, Oczywiście będziemy informować też o przyszłorocznej edycji imprezy. Natomiast tegoroczny Songwriting Camp z Aiksu podsumowali Dominika Barabas, Adam Grycan i Jacek Halaba. Wielkie dzięki za wizytę. Dzięki. dzięki. Na koniec posłuchamy utworu "Fantom". Tutaj pojawiają się m.in. Bonson, Maciej Cybulski, Kuba Pałys i Adam, którego gościliśmy dzisiaj. Dobre pytanie.